polskim kalendarzu odnajdziemy kilka wyjątkowych miesięcy. Te najpiękniejsze związane są z Maryją, z kultem Matki Boga. To maj, kiedy wiosną życie budzi się, a my śpiewamy litanię loretańską w kościołach i przydrożnych kapliczkach. To październik, który mieni się kolorami jesieni, a my odmawiamy modlitwę różańcową. To wreszcie sierpień, miesiąc, który z jednej strony pozwala odetchnąć, ale z drugiej strony prowadzi nasze myśli ku Maryi. To ona 15 sierpnia 1920 roku pomogła nam powstrzymać komunistyczną zarazę, która zagrażała naszemu krajowi, całej Europie, a być może też całemu światu. To miesiąc, w którym świętujemy jej wniebowzięcie. I wreszcie to miesiąc, w którym pielgrzymujemy do miejsc jej szczególnego kultu. Dlatego też w tym wyjątkowym miesiącu, w sierpniu, proponujemy Państwu wyjątkowy e-book, zawierający lekturę duchową, autorstwa wielkich świętych, ale i teksty publicystów PH24. Na naszym portalu wielokrotnie podkreślaliśmy i mówiliśmy, pisaliśmy o Matce Bożej, o jej kulcie. Dlatego w tym e-booku znajdą Państwo teksty opublikowane na portalu, ale też również teksty publicystów Przymierza z Maryją i Polonia Chrystiana. Zachęcamy Państwa do pobierania tego e-booka. Zachęcamy Państwa do wspierania naszego portalu. Bez Państwa pomocy nie będziemy mogli dalej istnieć. Nie będziemy mogli głosić, że Maryja jest hetmanką kontrrewolucji. Że Maryja nie zostawia nigdy swoich dzieci w potrzebie. Nie zostawiła ich podczas rewolucji francuskiej, nie zostawiła ich podczas rozwijającej się rewolucji obyczajowej 68 roku i nie zostawi też także nas dziś. Dlatego jeszcze raz zachęcam do czytania naszego e-booka i wspierania naszego portalu. Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego PH24.